Siemaneczko, z tej strony Yoshi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przesiedliśmy się z ciągników rolniczych na ciągniki siodłowe. A jak zwykle jest ze mną niezastąpiony Majster. Dzień dobry. I Johnny. Witam. Dobra panowie, nie ma co przedłużać, lecimy tutaj. Dobra, kto jedzie pierwszy? To jest ustalenie na sam początek. Kto jedzie pierwszy? Majster! Ja pojadę na końcu, bo ja lubię mieć lagę. A, no to dobra. Chyba ja powinienem jechać na końcu. Nie wiem, ale ja mnie lubi ściąć czy coś. Poza tym ja jeżdżę lekko niebezpiecznie, także zapraszam. Czekaj, bo ja teraz, żeby ciebie, chłopie, nie uszkodził. Śmiało, kierowniku. Johnny, patrz, czy nic mi z lewej nie jedzie, bo mi się nie chce obracać. Albo dobra. Miało, pusta, wolna. Dobra, lecimy z temacikiem. O chłopie, jest kurde jazda jak złoto. Nie grałem w ETS-a, szczerze powiedziawszy, dobre 3 lata. No nie, może z 2 lata, ale na bank ostatni raz grałem, jeszcze Johnny chyba z wami grałem na promocie. Nie? Coś tam kombinowaliśmy. No, wtedy to było ostatni raz, jak grałem w ogóle w tego, w ETS-ka, a tak to w ogóle nie śmigam. Jakby, ale fajnie sobie wrócić do tej gry czasem, bo szczerze powiedziawszy fajny ten majster na kogutach. Ej, jak się koguty włącza? O, dobra, czekaj. Też mam? A mam, pa. Chłopie, paczek świedzuni. A, czekaj, bo sobie wycieraczki chyba włączyłem. Pod PES-ą, no, mi z klikiem. A dobra, czystsza szyba, będę lepiej chłopie widział, nie? No. Johnny, opowiadaj, bo ty masz większe doświadczenie z ETS-ami. Coś nie coś potrafisz. Jezu! Co się stanęło się? Lekki lagens. Uwaga, ty! Ty, bo ja tak lecę, a ty mi chłopie heble przed machą, no, nie? No ja też musiałem heble użyć, bo... Dobra, czekaj, bo teraz ja mam czerwone znowu, jest... Jesus! Uwaga, rondo! Bondo, robimy drag race, kto szybszy? Tak, bondo rokiem. Znaczy się rondo bokiem. No, dobra, dawaj Johnny, startuj! Pa, mój się lepiej zbiera. Nie, zaspałem. Czekaj, bo ja chłopie mam zwężkę. Ja mam zwężkę, Mryknę ci długimi. No, człowieku. Chłopie, elegancko jest. Dobra, czekaj, bo to chłopie, rondo to dla mnie jest... Czekaj, bo mi się automat zapomniał. Rondo nie, to jest problem. Chłopie dla mnie taki twór, że ja zawsze zapominam nadrzucić. I chłopie, ścinam połowę znaków, ale dobra, teraz się udało, także jest elegancko. Majster, a ty gdzie pojechałeś? W prawo gdzieś? Nie. Już? No nie, widzę, że zjechałeś już gdzieś w prawo. Na rondzie prosto. No na rondzie widzę, ale chodzi o to, że... Już nie w prawo na rondzie. Łopie. Czekaj, bo to jest... Nie jest takie proste jeżdżenie tą ciężarówką. Mam kumpla, który jeździ ciężarówką. Pozdro, Kamil, pozdro. Natomiast ja podziwiam wszystkich, którzy potrafią tym sterować. Przecież to jest takie... Dobra, sorry. To jest takie ten... To jest takie strasznie dziwne zajęcie dla kogoś, kto nie jeździ tym na co dzień. Że masakra, no masz za sobą chłopie 13 metrów, czy tam nie wiem ile taka naczepa ma, z 12 metrów i stary, weź się tym zmieść na takich mikrorondach albo coś tego typu. Uwaga, cofaj do tyłu, stary. Dobra, czekaj, ja stoję. Zmieścisz. Bo to jest taki wjazd, nie zmieszczę się, nie ma opcji, już próbowałem. Czekaj, nie, no to ja się tu mieszczę. Z palcem w nosie.
pokazać ci, jak to się robi? Ojej. Dobra, jak weźmiesz taki... Tak? No, to zjedz z prawego pasa, nie biorąc żadnego z zapasu. Dobra. Dobra. No, daj im przejechać, bo ja nie wiem, że tu wejdę. No. No i w czym problem? Pokazać ci, jak ja to robię? No, czekaj, że... No, popatrz sobie. Pa, 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 pa. Pa, pa. Pa, fachowcu. O, kurde. Essa, wariaciku. To niesamowite, w końcu jesteś lepszy. Chłopie, ja ci powiem, że jeżeli chodzi o jazdę tirem, to jeżeli chodzi o przód, to spoko, nie? Tu nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o tył, gdzie muszę... Gdzie będziemy i podróżujemy. Promem. Barcelona? Czekaj, już ci sprawdzę. Tak, Barcelona. Dobra. Dobra, majster zniknął. Zasada jest taka, Yoshi, pamiętaj, jak kabina przejdzie, to reszta też powinna. No tak, tylko gorzej jest tak, że kabina ci przejdzie, wiesz, na lajcie, a nie pomyślisz o naczepie w tym momencie i stary, masz coś takiego, że kabina ci przeszła, a naczepa nagle dup i się blokuje. Wiesz, w sensie gdzieś zahaczysz o coś naczepą, nie? Bo ta ma skręcane ośki i się tym inaczej troszkę jeździ. Ale trzeba się minimalnie nadrzucać dużym. Dobra, czekaj. Wyjeżdżamy. Ło! Majster mi się pojawił nagle przed machą, nie? Dobra. Tu jest elegancko. Tu jest szeroki wyjazd w Barcelonie. Jest elegancki wyjazd, proszę państwa. To nie ma lipy. Już i propos tego mówię, że ci się automat pogubił. Dobrze, że nie jedziesz Mercedesem. W Mercedesie się gubi? Oj, to jak? Tam myśli 3 lata. Jak wjedziesz na rondo, to on się zastanawia 3 razy, na którym biegu musisz jechać. No wiesz, ja mam nowiutkiego mana, więc tu generalnie nie ma problemu, bo on sobie daje sobie radę. Te nowe skrzynie biegów ogólnie w autach, we wszystkich nowych autach nowe skrzynie biegów dają radę. Natomiast faktycznie, jeżeli mamy starsze ciężarówki, czy starsze nawet osobówki, to tam też są jaja, jeżeli chodzi o zmianę biegów, nie? Akurat Mercedes ma po prostu taki problem, że każdy kierowca ciężarówki o tym wie, że Mercedes się zastanawia 3 tygodnie, zanim zmieni bieg. Chłopie, jak tu jest... A pod górkę w ogóle jest tragicznie zawsze. Ciężko. Ja się mieszczę na spół. Idzie. O chłopie, jak idzie pod górę. A jak manicho daje radę. Co się urwało, majster? Co się urwało? Przepraszam, w najmocniej. Kolega mnie wkurzył. Dobra, spoko, wypikamy. Czekaj, bo że na lewym nie puszczasz? No w razie czego masz miejsce, śmiało możesz. Poczekaj, bo się właśnie zaczynam bujać. 60 to... czy chłopie na blacie? 70 na blacie, chłopie. To już jest zawrotna prędkość. 86 na blacie, chłopie. 91. Chłopie, lecimy. O, brak włączonych świateł. O, ty chamie. Dobra, już włączyłem. Tyle mi pieniędzy zabrał. Jest. Hamuluj, bo piach. Chłopie, jakie tu ładne miejscowości są. Takie jakieś, kurcze, łuki, coś, tegoż, ten. Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są w ETS-ie. W sensie, ja się zatrzymałem chyba bardzo dawno temu, jeżeli chodzi o ETS-a. Bo... Myślimy, że to jest promoc, nie? Trochę. No tak, no to jest promoc, to też trochę się zmienia. Ale wiesz, że w ogóle takie rzeczy są w ETS-ie, nie? To jest dla mnie normalnie petardownia.
Także ja w szoku, ja w szoku. A majster, a tobie jak się jeździ? Bo ty też chyba dawno nie jeździłeś w ETS-ie, nie? Na pewno... Na pewno no, rok temu jeździłem, nie? No to stosunkowo dawno, no ja też gdzieś tak mniej więcej, więc dlatego pytam, jak tam u ciebie wrażenia, jeżeli chodzi no ten, o ETS-ika, nie? Nie no, tak jak zawsze fajnie, jakby luzik, radyjko, graty nie możesz. No, ja niestety u mnie radyjko nie zagra, natomiast posłuchamy sobie pięknego wycia mana, szczególnie pod górki. Jak no coś, to jadę przyprowadzić, będzie się. No to dobrze, bo ja ci powiem, że ja też nie mam kagańca zdjętego, więc spokojnie sobie też lecę sobie pod 80-90 przepisowo. Czyli co, zajmujemy skrajnie lewy pas, no wiadomo. Majster, teraz ja powiedziałem, zajmujemy skrajnie prawy pas, nie? Znaczy się, ja powiedziałem lewy, ale to chodziło mi o prawy. A majster widziałem, jak tak ze środkowego na prawy, cyk. No bo miałem wyprzedzić tą osobówkę, ale stwierdziłem, dobra, nie. Żeby się nie rozdzielać. Ja sobie zarzucę tempomat na to 90 km, bo i tak niestety nie polecimy więcej. A Johnny, a ty jak tam z tyłu? Jesteś? Ja jadę 9-0, jadę, skupiam się. Bo coś no dawaj przede mną, to trochę pooglądam, jak wyglądacie, nie? Bo ty masz chyba kaganiec zdjęty, nie? Tak, ja mogę cię wyprzedzić. No to dawaj, dziabaj mnie, dziabaj. Dziabaj mnie, chłopie. Chłopie, dziabaj no mnie. No czekaj, ciosam to Volvo. Czekaj, bo tu Prius jedzie, znaczy się Golf. Lecę. Właśnie, flipa nie ustawiłem. O, leci! O chłopie, jaki lagens był. Leci dyskoteka, dobra, ja się przyłączę na kamerę ze środka, bo przynajmniej widzę, gdzie jadę, no niestety nie poglądam... Uwaga! Przy 90 na godzinę nie za bardzo pooglądam, gdzie jeździcie. Ciśnij lewym! Nie mogę, bo mi osobówka tu bierze, teraz patrz. Ciśnij, Jezus! Dawaj! Jak Bogu! Gdzie ty się Jolo, też lecę środkowym. Dawaj, Johnny, przede mnie! Nie, jedź! Albo dobra, cios! Poczekaj! Dawaj, G-down! Dobre! Wow! Czekaj, bo musiałem trochę przyhamować. Ale już z powrotem na tym. No. Dobra, lecę. Jednak ten przywrócenie tempomatu się przydaje, bo miałem ustawiony na 90, to mogę teraz was zacząć z powrotem do 90 gonić, nie? Lewy pas to nie kukurzeń cały, pamiętaj. No. lewy uporczywie, jak to się mówi. Tak. A panowie, czego ciśnięcie środkowym, jak powinniśmy cisnąć prawym, według przepisów? A się pan czepiasz? A, no wiesz, ktoś musi być strażnikiem odcinka, nie? Przepraszam bardzo, tu są trzy pasy, środkowy też jest duży. No tak. Chyba redukcja pod górkę. Oj, człowieku. O Jezu, nie trójka, Boże, ty tłoki zaraz wypali w Volvie. Jedź. Mi już zrzucił na 13 bieg. O, zaraz będzie kolejna redukcja. 12. No dzida, chłopie, dzida. Francja. W Francji jesteśmy. Tak, już wyjechaliśmy do Francji? Tak jest. O, to co panowie, na ślimaki czy na kasztany? Na żaby. Na żaby? Rel, no. No to dobra. To na następny pit stopie żaby. Tam nas doganiasz? No właśnie, no chłopie, ja cisnę ile mogę, no ale mam 81, więc zwolnijcie do 80, to was zaraz złapię. Więc tam na tempomaciku do 80,
A ja już tu robię ruchy, żeby, że tak powiem, was machnąć. Czekaj, bo ja mam chopię 90 na blacie, więcej nie polecę. No niestety taka maszyna, niestety takie są wymogi, ale ładnie światełka działają. Kurka, hamuj. Laczek był delikatny. Co tu się dzieje, hamuj? Nie hamuj, nie hamuj. Oksytania, co to ty, jest? Tu bramki są, ty. Ej, pany, czego ja mam 103 na liczniku? Dobra, podoba mi się, podoba mi się, pany. Dobra. Czemu ja mam 103 na liczniku? Dobra, 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 już. Łykaj mnie, retarder pojechał w ruch, także... Uwaga, bramki, uwaga. No wiem, widzę. O matko bosko. A no, co to się stanęło się? Czy możemy na prawą bramkę jechać, czy nie? Nie, jedź sobie na lewe, Max, bo one są 30 na godzinę przelotowe, tylko uważaj, bo Yoshi jedzie. No jeszcze jedź. Ale tą, na tą bramkę, co tu jest? Tak, ona ci się do 30 na godzinę sama otwiera. O kurde. Ale bajer, tego nie było. O ty! Ale weka. Dobra, majster, bierz mnie, bo trzeba, żebyście lecieli przede mną, nie? Dony, ty też, no spokojnie. No, czekaj. Generalnie to Volvo jest zrobione pod to, żeby jeździć z małymi tonażami, a nie z koparką, chociaż koparka ciężka nie jest. Do czegoś nie wziął, czegoś mocniejszego, jak wiedziałeś, że lecimy z tymi... Ło. Ale poczekaj, już jadę ciosem, pa. Nie mrygaj mi, bo cię zaraz tu... Mogę? Chowam że, cię, chowam. Że co? Że to wam przeszkadza? Oj, to tak nawala, taka żaruwa. Jak rzepak by dojrzewał człowieku, nie? Ty, ej, goń tą skanią, ty, ciś. No mam kliknąć 90 już? No czekaj, tak. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz ciśnij 90. Oj, oj, oj. Kickdown. Co się dzieje? Wyścigi. Need for Speed na biedaków, człowieku. Yoshi, no, dawaj na trzeci ciśnisz pełno? Ciśnisz pełno? Tak. No czekaj. Skakuje ci fest. Czekaj. Patrz, 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 patrz. Ja tu łapię na lewym. Nie, to ja nie mam szans, panowie. Dobra. Masz mniej mocy. Dobra, czekaj. Kto idzie pierwszy w końcu? I majster. Tyczony w klejsie za majstra. Czekaj, ja trochę ja zredukuję trochę tak do tego. Ja się wkleję. Ja się wkleję za niego. Dobra. Do 90 i lecimy 90. Jezus, ty, ja trochę puszczę, żeby w razie czego, no. Nie zatrzymałbym się na majstrze, o. Bo tak przy zderzaku lekki, no. Problem jechać. Lekka kraksa. Tak. A pomagasz tam? Za nami? No, ja lecę za Johnem taki kawałeczek. Ale to dobrze, bo w razie hamowania czy coś, to będę miał czas, żeby zareagować. Także Johnny? ja was widzę na horyzoncie. Johnny? Halo? Grzesiu? No, Johnny pewnie gada przez telefon, więc... na spokojnie tam jestem, pewnie... jestem. A nie, spedytor ci dzwonił. Uwaga, z tak. Czemu? Na lewy ciś tam, łopi. Dobra, na lewy. Łopi, dawaj lewim. Dawaj, hopa. Dawaj, Johnny, przede mnie wciskaj się. Masz miejsce. Elegancko. Ty, Boguś, człowieku. O chłopie, jaki tu manewr będzie robiony. Myk na pajaca. 97. Jezus Maria, Boże Święty. Czekaj. Bo ja muszę, przy precyzyjnym jeżdżeniu muszę włączać sobie kamerkę ze środka. Bo niestety na tej zewnętrznej nie mam takiej precyzji w ruchach. A po drugie, jak zapierdzielamy 90 na godzinę, to też jest ciężko wysterować.
O, widzę, że kolejny manewr się szykuje. Czekaj, ja redukcję zrobię na piątkę. O, deszcz mi pada, super robot. Witam! Trzeba włączyć czujnik deszczu, czekaj, tak czekaj, zwany. Czekaj, bo ja mam awarię. O, ty! O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Przyhamowałem chłopie pod górkę. Zwolnij, zwolnij, on się nie zbierze, człowieku. No bo ja nie wiem prypasem, dobra, przepraszam. Lewy, lewy, lewy. No czekaj, ja cisnę, cisnę, ale chłopie, to wy tam hamulcujcie, bo to jest padaka. Jezu. Boże święty, złotówki byś pomiędzy nami nie włożył. No ja na pewno macie ten redukowałem. No właśnie, tak. Wiesz co zrobiłem? No. Zmieniłem se pas na prawy, se myślę, a go prawy łyknę, nie? A tu zjazdówka! Dobrze, że wyhamowałem. Dobra, już was gonię. Chłop, jedyny. Johnny? Co? Was? W którym mieście było CB Radio? X. Na X-ie chyba. Witam was, panowie, co tam u was? bardzo dobrze, mobilki, jak jazda? Czekaj, czekaj. Bajo jajo. Zły człowieku na Inowrocławskiej. A zostawię, to zostawię, wrzucę sam dźwięk ZTS-a, bo to dźwięk ZTS-a był, nie? No to dobra. No tak. Tak. Dobra, no to zostawię dźwięk ZTS-a, żeby to było słychać. Nasze zabawy. Bramki znowu. Tak? Znowu? No, bo na Francji jest pełno bramek, nienawidzę tego kraju całym sercem. Na lewo mam bramkę najbliższą? Tak. I to jest ta bramka przejazdowa. Tak. 30 na godzinę max. Polecam 25 się ładować. Które to są? To dobrze jadę? Te dwie zawsze na maxa na Francji po tej. To taki Marvin Etol jest w zasadzie, nie Johnny? No to jest Etol, tylko że ETS nie lubi Polski i w Polsce tego jeszcze nie wprowadzili. Czyli te najbardziej skrajne w lewo, tak? Dobra, to tam gdzie masz 30 napisane na znaku u góry. Dobra, teraz widzę. 23. Dobra, dzida. No to panowie tam przyhamulcujcie, bo ja się rozpędzą. Także cisnę już grubo. No ja też 65, no. Zmień se pas, majster, zmień se pas chyba. Chyba? Nie. No, na pewno raczej. Dobrze jadę. Nie, dobrze jadę. Dobra, ja sobie na środkowy wkleję. No to zaraz, bo tu jakaś... jedzie Tesla, rapuje jak Magda Gessla. Czy coś? To się wytnie. No. Nie, tego się nie wytnie, właśnie to zostanie. Nie można wycinać takich rzeczy. Dobra, powiedz, kiedy mamy przyspieszać, bo tak... No czekaj, jeszcze was nie widzę. Jak będę was widział, to poinformuję. No, że tak powiem, zapuszczę weter. Mobilki, jak dróżka na Kraków? Powiedzcie mi, jak dróżka na Kraków? Superowo, czyściutko. Elegancko, dzięki. Pozdrawiam. Dobra, ale panowie już, spokojnie. Dobra, leć. Majster, przyspieszaj, mordo. Ale już, daj pani miodu, daj jej miodu. Jak to motobieda powiedział, srogie złe panie, co lubią miód. Tak. Daj pani lekkich obyczajów, produktu pszczelego roju. Dokładnie. Ej, ale czego wy tak odchodzicie, jak wciśniecie gaz? Ja generalnie odpalam tempomat. Bo ja mam 750 koni i ja nie jadę na tempomacie, tylko jadę cały czas do 90 z ręki, że tak powiem. Ja mam automat. No ja też mam automat. Ale ja jeżdżę na manualu. Nie zbiera przy tych moich 600 chyba 40 koniach. No 100 koni różnicy, nie? Przełożenia na skrzyni mogą robić różnicę bez dużo. Nie, a nie da się tu zapylić jakiego chipa? Nie,
Do twojego już się nie da. Panie, a tego się nie da zagazować? O, diesel na gaz. Diesel na gaz to byłoby piękne. Dobra, ale jak ja to sobie... powiedzieć, ciężarówka na LNG. LNG? A ty jeżdżą, na przykład u nas jeżdżą CNG, autobusy LNG. Na CNG. Autobusy ciężarówki lecą, też są lecą. W gazie. No to nie wiem, ciężarówek nie widziałem, ale ten, ale autobusy sobie u nas latają na CNG. Powiem ci taka ciekawostka, niektóre ciężarówki w Austrii to jest, albo w Szwajcarii gdzieś bodajże, żebym teraz nie pomylił. Mhm. Ale ciśnij tam, z tyłu ciśnij. To ten, to na przykład nie możesz jeździć ciężarówką, która spełnia obecne normy Euro 6, tylko możesz wjechać ciężarówką w gazie bądź elektryczną. O chłopie, jakbym zwiał, mi lewy, przyhamował... Lewy, majster, lewy. Ten, mi przyhamował ten... O nie. Przyhamował mi trafik, nie? I bym się chłopie w niego wpiermandolił. Dobra, także... ale tu mamy zwolnić? Nie wiem, bo nadgonisz? No ja jestem za wami zaraz. Bramki, uwaga. No. Jezu, ty, uważaj, bo tam stoi coś. Tak, te dwie. Dobra, wjeżdżam za majstrem. Pa, jaki cios ma Volvo, człowieku. Truja i gazu od wiadomo czego. Dobra, to jest sekwencja. Czura. A ile masz biegów? Też. Ja też. Oj, górka. Oj, górka! O, nie zwalniam, ale nie przyspieszam. No to ja ci powiem, że teraz tak łykam słabnie się, mi, że masakra. Puściłem gaz, Marto, puściłem gaz. A. No patrz, ja ci tak jeszcze pomrygam elegancko. Ty, a tu jest... Johnny, tu jest adaptacyjny tempomat, czy mi się zdaje? Jest, ale nie włączaj tego, niech cię Bóg trzyma w opiece. Czemu? Gdyż działa to tragicznie. A, myślałem, że już będzie mi hamował przy was, a tu jak działa tragicznie, no to faktycznie nie ma sensu. Prowansja, jakieś wybrzeże lazurowe. Alpy. Panowie, przyhamulcować, bo ja dopiero mam 70 na godzinę. Ja jadę 70, no. Alpy, lazurowe wybrzeże, proszę bardzo. Mobilki, skręcamy w prawo. Jadę 60, tak coś. Na rozwidleniu w prawo? Tak, na tym. Dobra, ja się aż poprawiłem na moim pneumatycznie zawieszonym fotelu. I wbijam za majstrem. To ja ścisnę. Johnny wystrzelił ten. Ty nie ciśnij za bardzo, bo ja mam słaby silnik. Ale ten. Ja to Johnny wystrzelił do przodu. 70 tak. Na godzinę. Tak? O proszę, co za ciekawostka. Ej, zrobiliśmy dopiero 500 km? Tak. Łomatko. Nie, 350 bym powiedział. 350 km? Mhm. No to powiem wam, że XD. Majster! Nie moja wina, że trafi się. Trafi hamu. No co ty robisz? Ale bym cię. No. Chłopca jedzie prawym, zmienia lewy, jedzie prawym i zmienia lewy. Czekaj, jeszcze czekaj. Hamuje. Czekaj, ty aż tak mocno schamowałeś? No nie, tylko ja włączyłem sobie tempomat, a tempomat miałem ustawiony z jakiegoś powodu na 50 i musiałem go dopiero podbić do 90. Dobra, i tak tutaj są bramki, nie? No tak, kolejny. Jezus Maria, kiedy wyjedziemy na jakieś miejsce, dużo. Gdzie nie będzie bramek? Dużo. Bramki są cały czas, ale to na Francji są takie częste. Jeszcze Yoshi cię pocieszy przed nami raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bramek. Czekaj, bo ja się przed trafika władowałem i że tak powiem musiałem schamować do zera, także panowie dajcie mi się dogonić.
bo jestem w tyle dość mocno. Dobra, włączam ten. Brak dynamicznej jazdy. U mnie? Gdzie jest ta płynność? Za mało ciosu, panie. Hashtag szybka i bezpieczna jazda. Kto wie o co chodzi, ten wie o co chodzi. Dobra, zwolnij tam ty. Nie jadę szybko, 60 na blacie, człowiek. Nie, bez tyli, dobra. Dobra, majster, ciśnij. O, podłogę. Dobra, mam też cisnąć, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Nie, tak żebyśmy dojechali do ciebie. No możecie mnie nawet wyprzedzić teraz, żebyś... No, pojadę sobie chętnie za kimś. Dobra, no to... Mogę wyprzedzić. To może ja wyprzedzę i po prostu pojedziecie chwilę za mną. Dobra. Zobaczysz w lusterku moje piękne Volvo, żartuję. Mega średnie no, jest. No, tylko że na razie jest noc i generalnie jest... Mogę ci zrobić dojrzewanie rzepaku ci mogę też zrobić. Co mogę zrobić? No to majstro oślepiesz, ja nic nie widzę. Bierzesz na z tym złomkiem tam z tyłu? No czekaj, dziduję 90 na godzinę, no. Dopóki będziecie jechać 90, to ja was nie łykam. Ja mam tempomat 8.5, proszę pana. Zmieniamy pas, majster, musimy. O kurczę, blaszka. Dobra, poczekaj, pato, tak to się robi. O Jezu! Majster! Majster, nie ruszaj się! Nie pytaj żony! Nie pytaj żony, co się od Janie Pawliło. Patrz, jak teraz jak ruska mafia jedziemy, człowieku, dawaj tu. No nie, jak ruska mafia, tylko ja cię, chłopie, muszę wyprzedzić. Dobra. Za mną, chłopie. Jezus, co to się... Chłopie, aż się spieszyłem. Zdążyłem, chłopie. No bo to on taką niespodziankę zrobił, chłopie. Przyhamowuje mi, wiesz, trafika z przodu i nagle hamuje na prawo, jeb. Dobra, ciśnijmy na razie środkowym, mamy trafika po lewej. Znaczy się wrócić po prawej. Ale dlatego... 90 masz, tak? No ja mam 90 na blacie cały czas. Ja sobie spuszczę dwa oczka na wszelki wypadek. Bo w razie siebie i tak was dogonię. Dobra, za trafikiem można się chować na prawy pas. Chłopie, to panda jedzie. No widzę, chłopie. Panda 2. Migamy jak złoto, chłopie. Fajnie to w lusterkach wygląda. 15 litrów. O jest, znowu ty. Uwe. Jezu, ty coś wolno ta trasa nam idzie, ci powiem. To jest jeszcze 400 km nam zostało, ale... No. Majster, radzę uważać na bramkach, bo lubi się... Musisz patrzeć na sygnalizator, czy jest zielony, bo jak jest czerwony, to pomimo tego, że się szlaban podniósł, to możesz się zdziwić. No, on może się zamknąć w pewnym momencie. Nie, po prostu on się otworzy, ale kolizja się nie zdejmie i będzie wylot w powietrze. Wylot do Dubaju. Dzisiaj lecimy do Dubaju. Dobra, pany, rozpędzą się. 75 na blacie. Ja sobie radio zmienię. Okej, sekwencję sobie wrzuciłem teraz i ogień. No ja właśnie muszę sobie zbindować zmianę skrzyni jeszcze. Znaczy się tych przełożeń, nie? Łopie, 91 jest ładnie ciśnięty. Elegancko, a kto to mnie bierze lewym pasem? Halo? Na razie. Co tu się od Janie Pawła? Halo? Jak cię zlogowało? Myślałem, że się chłopie we mnie wtarabanisz. Pan majster. No i pan majster. Pany, no a propos, to pasowałoby za niedługo ogarnąć jakieś spanko, bo generalnie sprawa wygląda tak, że ja mam już prawie jakieś 80-70% zapełnienia spanka. Okej, no to na następnym tym pit stopie. No więc ogarnijcie następny pit stop. Dobrze, nie ma problem. I ten,
i na następnym pit stopie sobie chrapniemy, że tak powiem. Akurat będzie dzień, więc będzie i ładniej jechać i wszystko, nie? Ale tu lecę, człowieku. No szybciej z tym. Z tą lodziarnią. A starego na plecy żeś wziął? No, Boże, żebyś... bo ty masz, kurde, stalomik. No, żebyś ten dał radę. Co jest, jak on... Ha! Jezus Maria, ty. Zabić mnie chciał. Już jeść lewym. No lewym lecę, lewym. Dobra. Bo tu kliówka robi mi jakieś dziwne manewry wojskowe. Te trafiki nie wiem po co hamują na... Bo to... Ej, weź i zjeść przede mnie już. Ja cię puszczę. Czekaj, tak no bo lecę, cisnę ile mogę. Ile fabryka dali? Bo chłopie... Pit stop. Uwaga, na bramkach. Pardonsik. Dobra, to robimy pit stop na bramkach. Ale to najpierw przez bramki trzeba przejechać, nie? No właśnie nie wiem. Czekaj, że Johnny uważaj, bo on mi tu robi jakieś chińskie manewry. Tak, musimy przejechać przez te bramki i dopiero za bramkami będzie... Dobra, ja se zjadę za tego. I za bramkami będzie pit stop. Pardonsik za telefon, ale zapomniałem, że te genialne urządzenia posiadają dwa przyciski do wyciszania. No tak. Ja to jakoś jadę sensownie, bo ja nie wiem, jak to się poruszać. No, po prostu max do... tej. Max do prawej ciągnie. Dobra, ja też wjeżdżam. Ja jadę za majstrem, bo też nie mam pojęcia, co robię. Myślisz, tu jest wjazd od mojej strony, ale... Ja nie wiem, co ja zrobiłem, ty. Koledzy chyba po alkogoglach jadą, mi się wydaje. Ja cofam. No bo dobra. Ja cofam. Ja cofam do tyłu na miejsce. No co? Chyba chłopie z konia spadł. Ja to zajmuję. Czekaj, dobra, ja sobie zrobię obyrtka na autostradzie, chłopie. Dawaj, śmiało. Ja mogę jakoś stąd... Czekaj. Stój! Majster! Awaria! O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Czekaj. No jedź, kurde. No jadę! Czekaj, no! Dobra, robię obyrtka na chłopie na autostradzie. Dobra, też robię obyrtka. Na autostradzie i jolo. Przeszedł? Co ty się dzieje? Jak typowy kierowca z międzynarodówki staje na rajkach dla osobówek. A czekaj, bo gdzie tu jest ta opcja do spania? No na tych polach tu musisz trochę wjechać. Trochę się na liści z nas, tak powiem. No. Ja nie mam spania, także mi to nie przeszkadza. Jedź tym. Dobra. O, dobra. Ja się kładę spać. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Na razie.